Dzień dobry, wiewiórki i bobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Och, jak ja dawno nie używałem tego powitania. Ostatnio nie było okazji, bo albo robię streamy, albo te odcinki jakoś tak inaczej wychodzą. Słuchajcie, po raz pierwszy dzisiaj na moim kanale w serii Gawędy Szarpane z Euro Truck Simulator 2 w multiplayerze, ale w zwykłym multiplayerze na serwerze Simulacja 2 jadę z gościem. Gościem moim jest Tomek. Witam cię, Tomku. Cześć, witam was wszystkich. Tak, słuchajcie, mieliśmy jechać sobie na promocie, na serwerze z promocem, tylko że tutaj Tomek miał problemy z pobraniem, to znaczy z rozpakowaniem tego archiwum pobranego w kilku częściach. Archiwum wskazuje na to, że jest uszkodzone, także żeby tutaj już jakoś nie marnować czasu, żeby ruszyć po prostu, bo ja też mam czas ograniczony, zdecydowaliśmy się, że pojedziemy sobie w multiku na serwerze zwyczajnym, zwykłym, Simulacja 2, gdzie nie ma za dużo tłoku, gdzie z rozmów żadni trolle nie będą nas ewentualnie tutaj wybijać i ruszamy, moi drodzy, z Katowic, z Lemoniadą na naszych naczepach, na naszych plandekach w kierunku Lahti, w kierunku Finlandii. Myślę, że tutaj przygoda będzie jak najbardziej ciekawa. No, właściwie, no cóż, no ja nie planowałem nigdy robić serii z gośćmi, jeżeli chodzi o ETS-a. To miało być takie miejsce na moje od czasu do czasu pogadanki, vlogi i tak dalej, no ale z racji tego, że Tomek farminga ma na PlayStation 4, a tutaj chciał wystąpić jako gość na moim kanale, no to słuchajcie, na farmingu świat się nie kończy, mój kanał się na farmingu nie kończy, jest jeszcze ETS, jest Trackers MP, dlatego możemy sobie tutaj ładnie teraz w mini konwoju dwóch ciężarówek pojechać przed siebie i porozmawiać na ciekawe tematy, a tematy dzisiaj, mam nadzieję, poruszymy ciekawe, ponieważ jak sugeruje tytuł odcinka, czyli najpiękniejszy festiwal świata, porozmawiamy sobie o festiwalu Poland Rock Festival, dawny Woodstock, przez kilkanaście dobrych edycji Woodstock, no ale od... O kurde, czerwone światło, mandat. Ale od zeszłego roku już jest to Poland Rock Festival. Tomek tutaj załapał temat, że ja planuję i rozmyślam nad wybraniem się na ten festiwal, na najbliższą edycję w przyszłym roku. Mówiłem o tym chyba bodajże na odcinku z Bartasem na sąsiadach, jeszcze na Lubelskiej Dolinie, na mojej poprzedniej farmie. No i tutaj Tomek chciałby ze mną porozmawiać między innymi na temat tego festiwalu. Ja to biorę, słuchajcie, na klatę, ponieważ bardzo fajnie będzie porozmawiać z kimś, kto na tym festiwalu był. Jak rozumiem, Tomek, byłeś na tym festiwalu. Tak, byłem. Byłem 3 razy. No, także tutaj już Tomek ma doświadczenie, jeżeli chodzi o... Ja mam właściwie zerowe doświadczenie, jeżeli chodzi o jakiekolwiek festiwale, ale to słuchajcie, kochani, po kolei. Kurde, co jest z tymi hamulcami? O, widzę, że nie tylko ja mam problemy z hamulcami. No nic, dobra. To jak już przywaliliśmy, to jedziemy. Nic się nie dzieje. No, także... Słuchajcie, zanim przejdziemy tutaj do tematu, tego jednego z tych tematów właściwie, o których dzisiaj sobie porozmawiamy, ponieważ porozmawiamy na tematy różne, ale zanim do tego przejdziemy, no to Tomku, wiemy, że jesteś Tomek, a teraz jeszcze dopowiedz tylko, skąd jesteś, czym się zajmujesz, no i... Takie moje osobiste małe pytanie, taki bonusik pod tytułem jak wpadłeś na mój kanał? Jak znalazłeś mój kanał? Dobra, to tak. Jestem z okolic Szczecina, niedaleko. Taka mała miejscowość, może część się nazywa. Mhm. Pracuję w Szczecinie, jestem operatorem maszyn skrawających. Pracuję na frezarce, obróbkę metalu. Skończyłem technikum w tym kierunku. Mhm. A hobbystycznie zajmuję się tańcem z ogniem. Aha, te takie na takich jakby linach, tak? Coś. Znaczy, jak to wygląda? Bo wiesz co, ja kiedyś bawiłem się w fotografię taką, malowanie ognia i to różnie to wyglądało, wiesz? Jak oni tam wywijali, no to ja po prostu rejestrowałem smugi tego światła, tego ognia, jak to tam fajnie wyglądało. Ale też widziałem, że tutaj właśnie oni, ci tancerze ognia, oni tak... No, widziałem różny sposób, w który oni się tym ogniem bawią. Jakbyś to rozwinął po prostu. Tak, mówisz o pojkach, to są takie kulki na łańcuchu.
O, tak, no. Tak, ja jestem na kiju kontaktowym. To znaczy, że staram się nie trzymać go w rękach, dłoniach, tylko generalnie ruszać ciałem w taki sposób, żeby kij się poruszał po mnie, po całym moim Aha, ciele. tak. Czekaj, wiesz Generalnie co? wychodzi z tego dość sporo uparzeń. No, nie wątpię. Poczekaj, ja muszę zjechać na pobocze, bo mam. Ja się nie przygotowałem ewidentnie. Mam tak. Po pierwsze, za głośną nawigację. Po drugie, mam za głośno CB radio. A tutaj co chwilę coś pyka. Na tym CB radyjku. Dlatego ja tutaj na pobocze sobie awaryjne włączę szybciutko. To w sumie radio to ja w ogóle wyłączę. Nie jest mi ono teraz do szczęścia potrzebne. Momencik. Cóż to jest? Dlaczego mi tabulator nie działa na multiplayerze? Nie pojawia mi się nic pod tabem. Mam ten sam problem. Jeszcze tego nie miałem. Dziwne, teraz się zdziwiłem bardzo. O kurde. Moment, to ja chociaż tą nawigację sobie tutaj przyciszę. Głosową, bo ona jest za głośno. I momentami tutaj cię wtryniała tobie w słowo. Czy oni coś pozmieniali na tym serwerze, na tych od tego promocja, kurde? Też nie możesz taba użyć. Nie, nie mogę tego użyć. A to ciekawe. Kurde, no pewnie, no to widzowie na pewno napiszą, ale to kiedy to będzie, no. W dniu odcinka, no ale. No proszę. Dobra, nic, no jedziemy. Może nikt nie będzie tutaj nadawał głośno na tym CB radiu. Ja mam po prostu je za głośno. No ale nic, jak się nie da tabem wejść w to menu, no to trudno. Dobra, ruszamy dalej. Wracając, mówisz tutaj bez oparzeń raczej się nie obywa, no a często tak jesteś taki poparzony w ciągu roku? W ciągu roku? O, to tak, bardzo dużo. O kurde. Nie, nie, niezliczone ileś razy. A to są takie, bywają takie poważne oparzenia, że zostaje potem jakaś blizna, coś na dłużej? Czy raczej to są takie. No takie ono, nic szczególnego. Generalnie raz mi się zdarzyło, że mam biznes do tej pory. Ło kurcze. No ale Tak. to no, no słuchaj, no igrasz z ogniem. Tak. No to z pewnymi rzeczami to się trzeba liczyć, nie? Czekaj, moment, ja sobie tutaj zjadę na 85 na godzinę na tym pomacie. 85, dobra. To jest tak, o pięknie, to jest tak optymalnie dla mnie. Dobrze się czuję przy tej prędkości, no także. I oprócz tego tańca i graniem z ogniem hobbystycznie tutaj, no jak rozumiem, ETS, farming, tak? Gry ogólnie komputerowe. No, jeszcze tak od roku trochę zajmuję się ucznictwem, ale to tak, szału nie ma. Aha. No ale to kupiłeś sobie łuk po prostu, tak? Czy w jakichś strzelnicach wypożyczasz to, czy. Nie, ja mam swój własny łuk, długi, angielski, tak wiem. Aha. No, też fajne hobby, kurczę. Tak nietypowo, nietypowo. Ale to dobrze, bo wiesz co, mój siostrzeniec, najstarszy siostrzeniec właśnie jest. No, on zaczynał od judo, ale teraz właśnie łucznictwo. Tutaj mamy w Bytomiu klub, Czarni Bytom. Klub judo, ale pierwotnie judo i chyba. Kurczę, rugby. Tak, tylko że rugby już dawno nie ma i teraz jest judo i łucznictwo. Tutaj ja dosłownie z okna oglądam sobie, jak oni tutaj tymi łukami tam do tych celów tam strzelają, jakieś zawody, to ja to tam wszystko widzę. Mój siostrzeniec właśnie jest pasjonatem łucznictwa. Bardzo mu się to podoba. Jeszcze tylko, Tomku, jedno pytanie. Te mini pytanie. Jak znalazłeś mój kanał? To mnie ciekawi po prostu. Przez wujka. Przez wujka, okej, okay, tak myślałem. Okej, okay. Robię taką statystykę, wiesz, po prostu to sobie, taką małą, tak prywatnie i tak czasami pytam po prostu tutaj ludzi, czy na live'ach, Okej. czy tam właśnie na nagraniu. Spoko, nie ma problemu. Jak rozumiem, interesujesz się również muzyką. Tak. Generalnie lubię. Nie gram, lubię, jeżdżę na koncerty, także. Jaki gatunek muzyczny? No, skoro Poland Rock, no to rock na pewno, okej. Tak, rock, głównie rock, blues.
No czyli Takie rzeczy. generalnie klasyka wiosłowania, można tak mówiąc potocznie. Tak. Jak najbardziej. No, no I to. tam jakieś pomniejsze podgatunki metalu, ale to tak. O kurczę, z metalem to powiem ci, ja miałem przygody. Największe przygody z metalem to ja miałem w gimnazjum. Do dzisiaj sobie oczywiście lubię posłuchać metalu. Ja ogólnie bardzo sobie dobrze cenię ten czas, miło go wspominam, kiedy się zasłuchiwałem właśnie w klasyczny heavy metal. No bo to zawsze jednak jest poszerzony horyzont, zawsze jakiś dodatkowy gatunek muzyczny, który się tam zna, w którym się człowiek rozeznaje i go rozumie. Bardziej tak właśnie pod power metal, fantasy metal. Tak podchodziłem, Nightwish, Blind Guardian, Hammerfall, tego typu zespoły, Rhapsody of Fire, coś jeszcze, Halloween, no z klasyki, no to Judas Priest, Iron Maiden mniej, dużo mniej, jednak nie rozumiem fenomenu Iron Maiden. Dla mnie to jest taka, oni mają strasznie matematyczne, schematyczne numery, jak dla mnie, przynajmniej według mojego gustu. Aczkolwiek szanuję legendę, oczywiście szanuję legendę, no ale Judas Priest z klasyki, z hard rocku też sporo tam lubię sobie posłuchać Zeppelinów, lubię sobie posłuchać Scorpionsów, tego typu też rockowe właśnie klimaty. No blues, jazz siłą rzeczy też, no bo te gatunki się z tych właśnie, z Stykają jazzu, się z w bluesu jakiś sposób zawsze. stykają, one się wywodzą z tego wręcz. Z bluesa się bardzo mocno wywodzi rock i metal. Może to dla kogoś, kto tak nie jest w temacie muzyki, albo jakoś tak mocno w muzykę nie wchodzi, wydać się to dziwne, no ale no, te gatunki się stąd właśnie wywodzą. Można to usłyszeć w wielu, wielu miejscach, chociaż brzmienie jest różne oczywiście. Jeżeli chodzi o najpiękniejszy festiwal świata, czyli Poland Rock Festival. Moment, ja tutaj zwalniam, nie wiedzieć. Aha, tempomat mi wyskoczył, dobra. To ja przyspieszam z powrotem. A jeżeli chodzi o najpiękniejszy festiwal świata. Ach, no to ja miałem chyba, kurde, miałem już no, próbę pierwszą, takie podejście. Próbowałem sobie zorganizować czas na jeszcze Woodstock to był wówczas, kilka lat temu. No ale to wtedy nie było za bardzo. Ja jestem do pewnego stopnia wygodny i nie uśmiechało mi się tam tułać pociągiem, chociaż ja wiem, że to też jest klimat. Takie tego typu dojazdy na festiwal. To jest zresztą w tych czasach już teraz ułatwione. Tutaj organizatorzy dbają o to, żeby podstawić jakieś tam pociągi, ułatwić ludziom ten dojazd. Nie ma problemu. No ale ja jednak tutaj, odkąd mam samochód, no to z powrotem tak myślę sobie już poważniej po prostu pojechać tam własnym samochodem, własnym transportem, z moją dziewczyną w przyszłym roku. I teraz tak, pod tym odcinkiem właśnie, który cię zainspirował, żeby tutaj do mnie wysłać zgłoszenie, padło dużo komentarzy odnośnie samego festiwalu od osób nastawionych negatywnie. Przy czym śmiem tutaj twierdzić, że to są opinie osób, które nie były na tym festiwalu. No to po zdawkowości tych wypowiedzi wywnioskowałem, po tym jak te zdania były sformułowane, mogłem to wywnioskować. No, standardowe stereotypy. No jakie są stereotypy na temat Woodstocku, czy też obecnie Poland Rocku? No co? Narkotyki. Okej, dobra. Brud. Błoto, smród i ubóstwo. No, znany stereotyp. Po trzecie, co? No nieciekawe jakieś tam powiedzmy towarzystwo. I będzie mandat, czy nie będzie? Czy zdążę? Zdążyłem, dobra. Nieciekawe towarzystwo. I można byłoby pewnie te takie negatywne jakieś złodziejstwo jeszcze. O, można byłoby takie negatywne różne opinie na temat Poland Rocku ze strony osób, które nigdy nie były na tym festiwalu, a biorą tylko ewentualnie wiedzę z mediów mniej czy też bardziej przychylnych. No, bardziej, a czy raczej mniej przychylnych festiwalowi, jeżeli chodzi o te negatywne opinie. No ale tutaj, zanim jeszcze zaczniemy taką dyskusję, tylko chcę powiedzieć, że to jest ogromny, naprawdę ogromna impreza. To jest ogromny festiwal. I właściwie tak naprawdę to, no jak się będzie chciało, to się znajdzie wszystko, żeby przygotować materiał, przygotować reportaż. Taki, jaki chcemy. Chcemy pokazać, że na tym festiwalu jest samo piękno. Nie ma problemu. Można
tak to nagrać, tak to zmontować, tak to zredagować, że to będzie cud, myt i orzeszki. Chcemy na festiwalu pokazać, że ludzie leżą narąbani w błocie albo naćpani gdzieś pod namiotami. Nie ma sprawy, można to w ten sposób też przedstawić, ponieważ tam jest bardzo dużo ludzi, nad którymi no nie o to chodzi, żeby trzymać jakąś kontrolę. I teraz tak, Tomku, byłeś na trzech edycjach tego festiwalu. Powiedz mi, jak to tam, jak to wygląda, jak tam jest po prostu. Może tak, słuchajcie, kochani widzowie, zrobimy to w taki sposób. To powiemy, a czy Tomek powie o tym, co faktycznie może się nie podobać, co jest do poprawy, co faktycznie może budzić jakieś mieszane uczucia. No i liczę na to, że również tutaj Tomek powie o tym, co na tym festiwalu takiego jest, że był tam aż 3 razy i no chyba myślę, że planuje wybrać się 4. raz w przyszłym roku. Tak. Tak, więc słuchajcie, równowaga. Przy czym ja to potem jeszcze odpowiednio jeszcze raz spuentuję, aby to po prostu było jak najbardziej uczciwy obraz tego festiwalu. Jak to się stało, Tomek, że pojechałeś tam po raz pierwszy, te tam 3 lata temu? Chciałem jechać na Woodstock. I po prostu mój znajomy powiedział, no jadę sobie na jeden dzień na Woodstock, kto chce jechać, no to proszę bardzo, mam miejsce w samochodzie. No to ja mówię, no dobra, no to jadę. I w ten sposób znalazłem się w samochodzie na Woodstock jeszcze wtedy. Wtedy pojechałem tam pierwszy raz. Zobaczyłem, jak tam jest, jak ludzie po prostu reagują na siebie. Wszyscy się przytulają, wszyscy są do siebie pozytywnie nastawieni. Zero jakiejkolwiek agresji. Wszyscy są szczęśliwi, wszyscy są uśmiechnięci. Pierwsze, co tam zrobiłem, to przyjechałem. Nie wiedziałem jeszcze, gdzie co jest. I pod dużą sceną jakiś facet, nie wiem, kto to był, to był event taki zorganizowany dla ratowania puszczy jakiejś. Mhm. I generalnie każdy dostał jakąś kartkę, brązową albo zieloną. Brązowe to były gałęzie, pień, drzewa i tak dalej. Zielone to były liście. I na samym wejściu na Woodstock zostałem drzewem. To tak powiem, tak po prostu byliśmy, naprawdę tam była cała masa ludzi i na całym tym placu przed dużą sceną byli rozstawieni ludzie z tymi kartkami i było z tych kartek zrobione ogromne drzewo. W ten sposób zaczął się mój pierwszy Woodstock. No taka animacja tłumu, nie? Taka aktywizacja tłumu po prostu. Tak, w pewnym konkretnym określonym celu. Tak. I to już było takie bardzo pozytywne. Tak, i teraz ja tutaj się odniosę. Mimo tego, że ja nie byłem na Woodstocku, ja coś podobnego przeżywałem w swojej młodości, kiedy jeszcze to były czasy. Ja należałem w czasach gimnazjum, w czasach wczesnego technikum do Oazy. To była taka wspólnota przykościelna. Taka grupa po prostu ludzi zgromadzonych, młodych ludzi zgromadzonych w parafii. Mieliśmy jakieś tam rekolekcje, mieliśmy tam jakieś wyjazdy wspólne integracyjne w góry, tego typu rzeczy. Oczywiście poza tym spotykaliśmy się też z sobą prywatnie. To była taka naprawdę ekipa fajnych ludzi, z niektórymi do dzisiaj mam kontakt. I słuchajcie, to co mówił teraz Tomek, to mi strasznie przypomina imprezę pod tytułem Dni Młodzieży w... Kurczę, pod Kluczborkiem, a Wołczyn, w Wołczynie. Taka miejscowość pod Kluczborkiem, na to mówiliśmy taki kapucyński Woodstock, ponieważ tutaj nasza parafia to byli bracia franciszkanie, bracia mniejsi kapucyni. I oni organizowali właśnie co roku to w lipcu. Tam przyjeżdżały też, no nie takie duże tłumy, oczywiście, że nie, bo tam też miejsca było dużo mniej. I tam były koncerty, tam były jakieś spotkania, tam pamiętam jeszcze wtedy w Łaskach był ksiądz Lemański, który dzisiaj został wygnany, jakby, że tak powiem, chyba ekskomunikę jakąś ma, coś takiego. Teraz już w klimacie, że tak powiem, w klimacie nie siedzę, więc nie orientuję się, jak to tam teraz wygląda, no ale to był taki właśnie chrześcijański Woodstock, przy czym też darmowy oczywiście, to było wszystko za darmo. Pamiętam, tam były zorganizowane fajne akcje, tam burmistrz Wołczyna tutaj sponsorował w okolicznych piekarniach pieczywo dla wszystkich tam na polu namiotowym.
No było super. I podobne właśnie aktywizacje, takie rzeczy, takie pierdółki jak jakieś... Słuchajcie, ktoś, kto jest negatywnie nastawiony do takiego polędroka i słyszy to, co powiedział teraz Tomek na temat tych liści, na temat tych drzew, na temat tej animacji tłumu, no to sobie pomyśli, że to są głupoty, pierdoły. Ale słuchajcie, tam naprawdę w czymś takim trzeba być w środku. Trzeba naprawdę tego dotknąć, posmakować, żeby to pojąć. Dlatego ja tutaj właśnie jak najbardziej całym sercem wierzę, że to tak wygląda. Bo ja podobne rzeczy może w innym nastroju, w innych okolicznościach, zgromadzone wokół innej sprawy, przeżyłem. I to na tym to właśnie polega. Na tym polega, myślę, idea wszelkich takich festiwali czy dużych imprez, które są organizowane w jakimś tam duchu wspólnego integrowania się z ludźmi, wspólnego przebywania. Powiedziałeś, że tam zaskoczyło cię to, że ludzie tam mają do siebie takie nastawienie, że się widzą, to się przytulają. Tak, ja już w tym momencie po prostu... Tak, ja już w tym momencie po prostu widzę wszystkich hejterów polędroka, którzy po prostu sobie myślą, łohoho, fu, żygam tęczą, nie? Słuchajcie, no to też jest coś, co po prostu trzeba doświadczyć, bo nie wiem, może wy żyjecie w jakimś, słuchajcie, miejscu, gdzie to jest na porządku dziennym. Ja wam tego zazdroszczę, ale u mnie, gdybym ja szedł ulicą w Bytomiu i się do kogoś uśmiechnął, to by ten ktoś albo mi strzelił w pysk, albo po prostu by się popukał w czoło. Takie jest nastawienie generalnie dzisiaj, znieczulica, albo ewentualnie by nawet na mnie nie spojrzał, tylko patrzyłby sobie pod nogi, jak dużo ludzi, których mijam codziennie na ulicy. I tego typu rzeczy to jest właśnie według mnie miejsce, gdzie można nabrać takiego dystansu, zobaczyć innych ludzi podobnych sobie, którzy też mają ochotę się uśmiechać, być serdecznym, być miłym dla siebie nawzajem. To jest bardzo, bardzo ważne. Okej, Tomku, no i przyjechałeś na ten Woodstock, dostałeś drzewem i zobaczyłeś po prostu tę magię tego wspólnego takiego przebywania, bytowania wspólnego z, w jednym miejscu z mnóstwa pozytywnych ludzi. No i słuchaj, no i co było dalej? No, jak to tam potem, jak to tam u ciebie wyglądało dalej? Co potem jeszcze spotęgowało te twoje pozytywne wrażenie na tej imprezie? No słuchaj, grupy ludzi albo pojedyncze jednostki po prostu chodzą z tabliczkami free hugs, tak? Darmowe przytulanie, nie? Tak, 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 tak. Jeszcze no. Się przytulasz do każdego po kolei. Tak po prostu. No. I wiesz co jest fajne? Chcesz sobie zrobić selfie. Mhm. To nie zrobisz sobie normalnego selfie. Bo jak ludzie widzą, że podnosisz aparat do góry i robisz sobie selfie, to nagle za tobą zbiera się tłum ludzi. No to masz od razu tłum mistrzów drugiego planu, nie? Tak, tak, jest tłum ludzi, którzy machają, o. W ogóle krzyczą, jest fajnie, nie? Jest super. Jedź prosto. No. No tak, no, no to jest właśnie taka, no to jest wiesz co, to jest tak zwana ta atmosfera miejsca, nie? Która tak... w taki sposób działa na tych ludzi, no, że tutaj, wiesz, tutaj nie ma czegoś takiego, że się ktoś komuś wstydzi wejść w kadr, tylko no spontaniczne reakcje ludzi, nie? To jest, tak. To jest coś niesamowitego. Mi ogólnie strasznie właśnie w takiej codzienności brakuje takiej, ja nie mówię, że taka zaraz rozentuzjazmowana spontaniczność, takie nie wiadomo co, ale ogólnie brakuje mi czasami spontaniczności. My kiedyś z kolegą tutaj moim zrobiliśmy sobie taki numer, z Bytomia moim znajomym, zrobiliśmy sobie taki numer na trzeźwo, wyobraźcie sobie, że na trzeźwo, bez żadnych wspomagaczy, bez żadnych polepszaczy nastrojów, zrobiliśmy taki, no nie no, flash mob to za duże słowo, ale no taki numer, że po prostu ja się wpakowałem do bagażnika, a kumpel prowadził i na jednych ze świateł tutaj w Bytomiu, na czerwonym świetle po prostu, kiedy stanęliśmy i wszyscy stanęli, no to kumpel wyskoczył z auta, otworzył bagażnik, ja po prostu podniosłem się wtedy na kolana, zacząłem tańczyć w tym bagażniku, aż się zapaliło zielone. My szybko wtedy pyk, pyk do auta z powrotem. Wyobrażam sobie, jakie miny musieli mieć ludzie po prostu, nie? Wówczas, kiedy to słuchali... Momencik, chwila, zaraz wrócę. Moment, muszę zrobić przerwę. Dobra, możemy jechać dalej. A na czym to ja stanąłem? Aha, na tym śmiesznym performensie, że tak powiem. O. No i to było takie, ktoś pomyśli sobie takie głupie, bez sensu, no ale ja liczę na to, że po prostu ten, kto był za nami tam, albo obok nas nawet, zobaczył to i po prostu się pod nosem uśmiechnął, nie? Taka głupia, prozaiczna, po prostu pozytywna sytuacja. Wiadomo, tego się nie robi codziennie, nie? To po prostu trzeba mieć na to fazę i humor. No ale to jest też takie właśnie
coś takiego pozytywnego, no. Słuchaj, Tomku, odnośnie jeszcze teraz, bo wiesz, no, powiedziałeś o tej magii tego Polendroka. Powiedziałeś o tym, co tam cię tak zauroczyło, zachwyciło. No chciałem i teraz... jeszcze jedną rzecz tylko dodać z tego. No, dodaj, dodaj. Słuchaj, jest ta wioska kuglarska. No, no, słyszałem o tym. No, ja się tam zajmuję tańcem z ogniem, czyli tam, no, moje klimaty. Mhm. I generalnie poznałem tam mojego mistrza, który mnie uczył później. Sobie wyobraź, że poznałem go na Ustoku. Tydzień później, razem z ekipą, którą byliśmy na Ustoku, pojechaliśmy do niego do domu. O! Tydzień po Ustoku. No, no. Słuchaj, widzieliśmy się pierwszy raz z nim. No. Wiesz co, ja czasami słucham w Antyradiu. O 21 jest taka audycja chyba w poniedziałki, którą prowadzi Jurek właśnie Owsiak. Zaraz będzie ciemno. Tak, zaraz będzie ciemno. I powiem ci właśnie, że ja najbardziej tych audycji zawsze lubiłem słuchać, kiedy one wchodziły tak na świeżo po tym festiwalu. Bo tam dosłownie przez właściwie cały czas tam są jakieś wspomnienia, jakieś koncertówki. On tam puszcza z tych koncertów wszelakich, ale te listy, które piszą właśnie, którzy piszą uczestnicy tego festiwalu, które potem Jurek czyta na antenie, no to powiem ci, że no niektórych przygody, tak jak ty teraz o tym wspomniałeś, o tym właśnie, że wpadliście tam do tego twojego mistrza tydzień po festiwalu, nam się teraz wspaniała historia właśnie, jak ktoś opowiadał, że minęły 2 tygodnie, a on jeszcze nie wrócił do domu po festiwalu, no bo tu gdzieś jakiś, bo wracał autostopem i tutaj ktoś gdzieś coś tam, tu jakaś z kimś porozmawiać, zamienić słowo, albo tutaj do kogoś w ogóle zawędrował w zupełnie inne miejsce Polski, teraz dopiero wraca do domu, na przykład jest super, nie? Więc ta atmosfera się udziela ludziom, jak widzę, jeszcze nawet po. Długo po festiwalu, no. No, tak, tak. To jest sympatyczne, to jest bardzo fajne. Tylko że czasami właśnie mam wrażenie, że tak jakoś nie wiem dlaczego właśnie tego typu takie akcje spontaniczne wzbudzają tutaj jakoś obawy i jakiś tam lęk. No, wiesz co, z jednej strony jest to zrozumiałe. No, się jedzie do nowo poznanej osoby, obcej właściwie osoby, poznanej dosłownie, nie wiem, kilka dni wcześniej, albo chociażby nawet kilka tygodni wcześniej, można mieć jakieś wątpliwości, okej, nie? No, ale z drugiej strony, kurczę, no można w ten sam sposób, idąc tym tokiem myślenia, można ewentualnie w ogóle nie wychodzić z domu, nie? Bo można się przewrócić na chodniku i coś się może stać, nie? Także zresztą też człowiek tutaj w człowieku wyczuje pewne intencje, nie? To zwłaszcza kiedy się tam, powiedzmy, zamieni ileś tam słów, czy nawet może przegada ileś tam godzin na takim festiwalu gdzieś, nie? W nocy, czy jakkolwiek inaczej. Także no, brakuje takiej spontaniczności też na co dzień. Nie mówię, że takiej jakiejś mocnej, przesadnej, no bo dobrze jest to zachować właśnie na tego typu okazje, żeby to po prostu nie było, nie spowszedniało, ale jakiejkolwiek takiej spontaniczności brakuje. I ja to widzę nawet chociażby, może teraz dziwny przykład z totalnie innej mańki, ale kiedy w zeszłym roku były u nas wybory do samorządu, no to jedna z ekip wyborczych, ja tu, broń Boże, nie chcę wchodzić jakoś głęboko w politykę, to jest tylko taka luźna anegdotka, jedna z ekip wyborczych zorganizowała właśnie takie bardziej aktywizacyjne do ludzi akcje i oni wygrali u nas, nie? Po prostu nie opierali kampanii o hejt, o wyciąganie brudów jakichś rywali swoich, konkurentów, tylko oni to po prostu zrobili w sposób taki, że odcięli się od całego syfu, a zrobili jakieś tam akcje rozdawania ludziom, powiedzmy, lnianych toreb. Zamiast w ramach tam promocji jakiejś tam ekologii, załóżmy, nie? Coś takiego. Wiadomo, no, może to była po prostu kampania, ale widać było, że ludzie są zaskoczeni, nie? Że ludziom też takiego czasami podświadomie, takiej spontaniczności w tej szarej codzienności, no, brakuje, brakuje, nie oszukujmy się. Dlatego dobrze, że właśnie są takie miejsca jak Polendrok, gdzie można tutaj takim wentylem bezpieczeństwa po prostu odciąć się od jakiejś tam szarej codzienności i sobie tam puścić wodze jakiejś fantazji, jakiejś spontaniczności. To jest bardzo fajne, bardzo ważne. Tomku, słuchaj, teraz taka rzecz, odnośnie jeszcze oczywiście Polendroka. Rzecz podobno, o której już krążą jakieś legendy, już podobno nawet do najstarszych górali te legendy dotarły. To i to jest z górkami. Ha ha ha.
wygląda w ten sposób, że widzisz coś takiego, zamykasz i idziesz do kolejnego. No dobrze, tak, tylko... czy trudno jest znaleźć kolejny, że tak powiem, niewyposażony, inaczej, nieopróżniony? Wiesz, bo chodzi mi o to, że to jest, bardzo często nawet pada właśnie coś takiego, jak tak czytałem, szperałem w mediach, że no po prostu, no, jeśli chodzi o sanitaria, no to no, dziwne, że sanepid tego jeszcze nie kazał zamknąć. Więc wiesz, dlatego tak pytam, to jest taki jeden z takich trywialnych mitów, znaczy mitów, może nie mitów, trywialnych takich sytuacji, która też jakby próbuje być na niekorzyść całego festiwalu. No jak to, no nie wiem, no jest gdzie się jakoś w miarę bezproblemowo, że tak powiem, załatwić, czy wiesz, czy faktycznie z tym jest jakiś mega problem, że na 50 tojków jeden znajdzie się czysty w miarę? Nie, powiem ci tak, ja przez te 3 lata nie trafiłem na takiego tojka z górką. Mhm. I generalnie dobrą opcją jest chodzić w momencie rano, południe lub wieczór, bo wtedy jeździ oczyszczarka. Mhm. I facet z kerszerem. Po prostu czyszczą tojka, ty po prostu do niego wchodzisz i jest pięknie czysto i pachnąco. I to codziennie tak, 3 razy w ciągu dnia. Tak, tak, tak. No widzisz, no i to też jest bardzo cenna informacja, bo tam, wiesz, nie jedne rzeczy czytałem, że no to tam jak im się wspomni, to opróżnią, nie? Tego typu tam... Nie, różne... nie, normalnie, oni opróżniają, tak. No ale jest też chyba opcja płatnej toalety, nie? Chyba jest płatna. Nie korzystałem, nie szukałem nawet. Mhm, w ten sposób. No tak samo podobno słyszałem właśnie o prysznicach, że są... Tak, prysznice są płatne, tak, to ci mogę na pewno powiedzieć, że są. I to bardzo drogo. No, czytałem coś 12 zł, jakoś tak, coś takiego... No, w tym roku było 15. 15, no, bodajże, no, także... momentu, skaniula, widzę pod górkę. Oj, przed nami jakiś... Aha, będzie nas mijał, dobra. Myślałem, że przed nami na pasie jest... No, idę. Trąbniemy. To jakaś chyba zagraniczna ekipa, bo nie wiem, jakiś bab... Nie. Okej, dobrze. Spoko. No i pojechali, no i dobra. No i pojechali. No i słuchaj, no to wiesz, no bo na pewno jest duża grupa ludzi, którzy pojechaliby, nie? Ale są takimi troszeczkę, tu się boją, że coś jakaś tu będzie za brudno, że tutaj, wiesz, że tu się nie będzie jak umyć. Nie ukrywam, że sam do takiej grupy się zaliczam. Jeżeli chodzi o moje obawy, no to są chyba jedyne na ten moment. No ale wiesz co, no są różne opcje, nie? No tak jak mówisz zresztą, no ten prysznic czy tam toalety. No mi się wydaje właśnie, że widziałem, gdzieś tam coś widziałem na temat płatnych toalet na Poland Rocku. Ale to jeszcze się najwyżej zweryfikuje, to tam jest, nie jest tam żaden problem, nie? I teraz tak, słuchaj, no na niekorzyść tej ostatniej edycji było to, że no tam były te 2 zgony bodajże, nie? W trakcie festiwalu. Mhm. Tam oficjalnie, a czy oficjalnie, no ostatecznie spowodowane tam powiedzmy no jakimś tam czynnikiem naturalnym. No ale ci ludzie nie byli do końca chyba, no nie byli czyści, nie? Że tak powiem. Mhm. Także no, jednak jakieś tam niedozwolone używki się nas na festiwalu pojawiają. A dobra, na festiwalu, to jest ogromny festiwal, to jest jak no, miasto. Tak. To właśnie... słuchaj, w mieście nie masz jakichś podejrzanych typów, narkotyków i tak dalej? Oczywiście, że są. No właśnie, no to słuchaj, jak chcesz znaleźć takich ludzi, to ich znajdziesz. Jak chcesz znaleźć narkotyki, to je znajdziesz. No, dokładnie. Po prostu, nie chcesz tego, to nie bierzesz, koniec, no. Tak, i ja właśnie bardzo chciałem, żebyś ty to powiedział, bo ja to zawsze właśnie tłumaczę tutaj też moim niektórym znajomym, którzy są przeciwnikami Poland Rocka czy Woodstocka dawnego, bo no dokładnie, no im więcej ludzi, no tym łatwiej takiej czarnej owcy jest się ukryć. I ja wierzę w to, że tutaj sama organizacja dokłada wszelkich starań, żeby bronić się przed takimi
incydentami, żeby bronić tak, się bardzo. przed takimi wypadkami i mają tą jakąś skuteczność wysoką. Z tego co wiem nawet, nie wiem czy teraz na blogu Mediafana, czy u Karola Paciorka, czy u Maćka Dąbrowskiego z kanału Z Dupy to nie padło, że generalnie to jest obserwowany, to jest dobrze obserwowany z pewnych miejsc ten festiwal, jest monitoring, są ekipy, są różne patrole, różnokolorowe te patrole, które pilnują tego porządku i idzie im to generalnie sprawnie, no ale to tak jak mówisz właśnie, to jest najważniejsze, jak chcesz to znajdziesz, słuchajcie, no broń jest otwarcie nielegalna, a przecież nie jest problem, jak ktoś chce dostęp, chce ktoś, nie wiem, zakupić broń z czarnego rynku, no to ją kupi. I żadne pozwolenie, żaden zakaz na używanie broni oficjalnie w Polsce tutaj tego nie zmienia. No wiadomo, mamy tam broń sportową, tam kolekcjonerską i tak dalej, na to są pozwolenia wydawane po zdaniu odpowiednich egzaminów, no ale mniejsza z tym. I tak jest wszystkim, tak jest wszędzie. Ja na przykład nie wierzę, że na taki Heineken Opener, no teraz już chyba nie Heineken, no ale Opener Festival jest tak kulturalnie, tak on, tak czyściutko, jak to czasami się przedstawia. Ja nie wierzę, że na takim Tauron Nowa Muzyka, na festiwalu tutaj u nas w Katowicach, w Dolinie Trzech Stawów, też jest idealnie. Na pewno jest, tylko że po prostu akurat na Poland Rocku patrzy więcej osób. Ten festiwal, z racji tego, że tutaj organizatorem jest Jurek Owsiak, jest traktowany troszeczkę niesprawiedliwie. Ja to tak widzę, nawet jako osoba, która tam nigdy nie była, ale pojadę, ja tam pojadę, no nie ma opcji. Także no. A słuchaj, a teraz tak troszeczkę z takiej mańki, troszeczkę technicznej, troszeczkę takiej, kurczę, o kurde, i o tym właśnie mówiłem. No, takiej... Dobra, słuchaj, ja robię wczytanie gry. No tak, nie zrobię, nawet escape'a nie mogę otworzyć, nacisnąć teraz. O, jest, dobra, weszło. Momencik. Ja sobie wczytam autozapis. Autozapis jest sprzed 4 minut. Najwyżej może gdzieś na mnie poczekasz na poboczu. Tak, właśnie podjadę gdzieś tam, stanę obok. No, bo jak ja wezmę warsztat, to cholera wie, gdzie mnie to... I tak ja mam właśnie, no i tak, leżę dalej. Dziwne. Wczytałem autozapis i leżę dalej. W tym samym miejscu. Moment. Jest tu jakaś komenda? Nie wiem, czy to jest taka komenda. Nie. Momencik. A, i to jest właśnie to, czego ja się w ETS-ie zawsze obawiam. Moment. Ja chyba będę musiał zrobić ten F7. Na symulacja 2 chyba to jednak jest inaczej. Dobra. No nic, nie mam wyjścia, odkoluję się do serwisu, zaraz się zsynchronizujemy. Pewnie kowno, jakoś tak. Możliwe, że w kowno. No i ja właśnie przy nawet małych prędkościach, przy lekkich łukach, no kładę się często tutaj na bok. A przy szwarcmilerkach i przy kronkach, nie mam pojęcia od czego to jest zależne. Może od mojego lamienia. Tak, jestem w serwisie w kowno. No to ja już cisnę tam. No to dobra, to ja gdzieś tutaj w kowno poczekam, odpalę tylko... Generalnie na zjazd na autostradę możesz jechać tam, gdzie dalej jedziemy. Momencik, już tutaj zerkam. Najlepsze jest to, że ja nie mam ładunku. Stracił mi się ładunek. Nie mam pod escape'em ładunku. Nie mam wyznaczonej trasy. Generalnie jest dziwnie. Pierwszy raz się z takimi tutaj rzeczami, najpierw nie działa tab, potem się kładę, no dobra, kładę się, no to zdarza się, okej. Okay. Teraz po F7 stracił mi się ładunek z naczepy. Nie mam nawet wznów, nic tutaj nie mam, ani przerwi, ani nic. Dobra, jeszcze raz, rynek zewnętrzny. Wyjechaliśmy do Lahti. Tak. Ja coś znajdę do Lahti, ewentualnie na Finlandię. Jest do Helsinek. To będzie chyba mniej więcej... To jest, no, prawie po drodze. Ty troszeczkę... No to pojedziesz najwyżej ze mną do Helsinek. Chociaż to chyba jest po drodze, jak tak patrzę, bo to jest zaraz w miarę na początku. Dobra, ja w takim razie biorę tą dostawę. Puste palety. Lemoniada się rozlała najwyraźniej, no i już nie ma czego zbierać.
Także tak to jest. To nawet nie wiedziałem, że na multi, jak się teleportuje do warsztatu, to się traci ładunek. Bo w sumie no, rzadko jeżdżę na multi i się jeszcze nie spotkałem z czymś takim. No ale dobra, ale to chyba ta część trasy będzie ta sama, więc tam, gdzie ewentualnie czekasz, to możesz czekać na mnie. Mhm. Ja tam będę, tutaj mam firmę, mam blisko, także no. Słuchaj, no, no i zacząłem tutaj odnośnie takich technicznych rzeczy. Bo to jest festiwal, jeden z największych, jeżeli nie największy w Europie, który jest darmowy. I teraz tak, moje pytanie brzmi, jak tam jest z nagłośnieniem koncertów? Jak to wszystko słychać? Bardzo dobrze. Wszystko jest naprawdę na fajnym poziomie. Jest na tyle głośno, że każdy, kto chce słyszeć dany koncert, go słyszy. A jak ktoś jest na innej scenie, na małej, czy tam na scenie Lecha, to słyszy tą scenę, na której jest. Aha, czyli to jest tak porozmieszczane wszystko, że te sceny sobie nie przeszkadzają. Nie, właśnie nie, mnie to nie, ciekawiło, nie. Mnie to właśnie ciekawiło, tak. Bo wiadomo, no te sceny nie są jakoś mega daleko od siebie, bo nie mogą być jakoś, są w jakichś odległościach, no ale też nie są jakoś tak, kurczę, na zasadzie 2-3 kilometrów, nie? Więc, więc no to jakoś tak, wiesz, można sobie pomyśleć, że to coś tam będzie przeszkadzało, nie? No ale... No ale no to w takim razie akustyka jest może tak. A powiedz mi, bo główna scena to ja tam mniej więcej orientuję się, jak wygląda. Oglądałem kilka koncertów teraz i poprzednio nieraz. A jak wyglądają właśnie te pomniejsze sceny? One są jakoś bardziej tak zamknięte? To są takie. Całe sceny są pod namiotami i publiczność jest w namiocie, czy? Nie, namiot to jest. Te mniejsze sceny tam. U Kryszny, u Lecha, mała scena. Tam jeszcze play jest bodajże. To są po prostu małe sceny i tyle. W ten sposób. Generalnie tylko ASP ma namiot, jeżeli chodzi o scenę. Aha, w ten sposób. Czyli normalnie te mniejsze sceny też są sceny i publika jest pod chmurką. Tak. Okej, no właśnie, bo to, no to tym bardziej, nie? To tym bardziej można sobie pomyśleć, jak to właśnie, bo ja, mnie to zawsze właśnie zastanawiało, nie tylko nawet jeśli chodzi o Poland Rock, ale też o inne festiwale tego typu, że to jest tak, że no jest kilka scen, są festiwale mniejsze, na których jest więcej scen niż na Poland Rocku, i to tam jednak, no, nigdy nie czytałem takiej opinii, że tam jakaś scena zagłusza inną scenę, chociaż w tym roku coś czytałem, że scena bodajże Playa chyba zagłuszała jakąś inną, mniejszą, małą scenę, czy coś takiego. Ale to tam kilka głosów takich było. Nikt się jakoś tam do tego za bardzo nie ustosunkował. Szczególnie, także no nie wiem, może ktoś akurat w jakimś takim miejscu niefortunnym stał, albo ma tak dobry słuch, że ja nie wiem, nie? Także no, tak to tam wygląda. A jak jest, jeszcze tak będąc przy takich przyziemnych rzeczach, powiedz mi, jak jest z jedzeniem? Bo tak, no, o tym wiesz, o tej wiosce Hare Krishna to ja tam no, słyszałem. Słyszałem, że podobno to jedzenie jest całkiem smaczne i pożywne. No, co? Powiem tak. No. Jadłem tam raz i nigdy więcej tam nie zjem. To znaczy tak, było niedobre i nie zjesz, czy było dobre, ale źle to się potem skończyło. Są dwa rodzaje ludzi. Jeszcze raz? Są dwa rodzaje ludzi. No. Którzy tam jedzą i którzy tam nie jedzą. Aha, rozumiem. Po prostu mi to nie smakuje. Mhm. Na przykład moja dziewczyna tam od razu leci, bo to jest genialne. No bo to jest żarcie takie związane z tą kulturą całą, nie? Tej... Tak. Nie wiem, czy to, jak to nazwać, czy religia, czy jakoś inaczej, czy filozofia, coś w tym stylu. Także no... No nie wiem, pewnie jakaś religia, no ale... No możliwe. Czyli ty generalnie, jeśli chodzi o Hare Krishna, no to tak raczej jedzonko nie za bardzo, nie? No mi to osobiście nie smakuje. No dobra, a ktoś lubi na przykład kebaby, to znajdzie coś dla siebie? Tak. Znajdzie, bo są takie budki, stoją, ale ja to tam nie polecam, bo jest naprawdę dobre jedzenie na Ustoku. Na Poland Rocku teraz. No to co to za jedzenie jest to dobre? Niedaleko, no tam jest taka strefa gastro, jest. Tam naprawdę jedzenie jest świetne.
No po prostu kosmos, uwielbiam tam jeść. Karkuwa z grilla w bułce, jeszcze z sosem barbecue, to jest największe złoto po prostu tego festiwalu. No to właściwie takie tradycyjne, zwykłe, proste jedzenie, no. Karkóweczka, no, z grilla. No ale możesz, wiesz, to karkóweczka z grilla, ale możesz no. Na przykład wziąć kotleta sobie, do tego ziemniaczki, suróweczkę. Aha. Możesz tam, nie wiem, jakiś makaron tam był, pamiętam. Pieczone ziemniaczki. Skręć w prawo. Zapiekanki. No to w sumie można powiedzieć tak, no jak ktoś chce normalne jedzenie, no to też sobie zje, no bo to jest takie normalne jedzenie, które znamy tam, wiesz, dobrze, nie? Powiedzmy z takiego, no z takiej codzienności, nie? No wiesz, to jest jakieś... naprawdę dobre. No i no właściwie to wiesz, no o to chodzi, nie chodzi na festiwalu o to, żeby zjeść coś, no kurde, po prostu nie wiem, jak wypasionego, tylko żeby zjeść coś dobrego i mieć siłę po prostu się bawić, nie? Dobra, festiwal powiedz, gdzie muzyczny. Jesteś, bo trochę długo cię nie ma. A wiesz co, jestem na rondzie w Kowno. Aha, dobra. Pierwszy, i teraz będzie, potem zaraz będzie drugie rondo i za tamtym rondem już jest chyba zjazd na autostradę. Z tego, okej, co tak patrzę. Spokojnie, my się namierzymy, nie ma problemu. Zaraz się tutaj, albo ja zaczekam na ciebie, albo ty tam gdzieś jeszcze na mnie. No ja tutaj sterczę cały czas. I spokojnie, dobra. Ja będę wjeżdżał na A6 chyba, jeżeli dobrze widzę. No to czyli to jest autostrada, no to chyba to będzie to. Na A6 będziesz jechał? No, tak. Aha, dobra, no to się miniemy, dobra. Skręć w prawo. To w takim razie ja jadę na najbliższy CPN na autostradzie, bo... Myślałem, że pojedziesz inną drogą. Dobra, nieważne. No, dobra, spotkamy. To moment. Dobra. Ja szybko tworzę mapkę, ewentualnie CPN. A, CPN. To jest tak, A6. I tu jest tak, jakaś firma Chemicals po drodze. Chyba, wiesz co, chyba chodzi o to, że po prostu ty jesteś z na innego węzła. Na mojej drodze jestem. Tak. No, dokładnie tak. No to... Spotkamy się tam na CPN-ie, tam przy tym mieście, co jest tam wyżej, nie wiem, co tam jest. No tutaj mamy Poniewierz. No to tam. Dobra, okej, spoko. Nie ma problemu. Się tam, o kurde, czerwone, moment. To tam się odnajdziemy, no. Także z głodu się na Polendroku nie umrze, no. Nie ma takiej opcji. A poza tym Lidl jest, także... Właśnie, fajna akcja w tym Lidlu była w tym roku. Widziałem filmiki. Pracownicy Lidla tam jakiś performance, jakiś dance tam urządzili w ogóle. Nie wiem, czy słyszałeś. No. Także bardzo pozytywnie. No w tym Lidlu to chyba podejrzewam, że dużo ludzi robi zakupy. Tak, tam wszystko kupisz. Jakieś sery, w ogóle wszystko. Tam zamrażarki, więc jakieś szyneczki. No a powiedz... Na bieżąco no. Są robione bułki, na bieżąco są robione takie... Jak to nazwać? Ma mini zapiekanki takie. To wszystko jest ciepłe. No. To jest na bieżąco robione, także naprawdę jest fajnie pod tym. No tutaj bardzo fajna inicjatywa, no i też, no nie ukrywajmy, to jest bardzo dobra rekomendacja i reklama dla firmy Lidl. Także no, alkoholu się nie kupi. Dobrze to wykorzystać. No i słusznie, podejrzewam, że na alkohol to są wyznaczone miejsca, gdzie można sobie walnąć piwko, nie? Trzymaj się lewej strony. No tam... nie, bo tam piwo w sumie można pić wszędzie, gdzie tam pójdziesz. Tylko że puszka piwa kosztuje 5 zł. A, nie, bo nie, chodziło mi, to tak, ale chodziło mi o takie miejsca, gdzie na przykład skija, nie, z beczki gdzieś tam usiąść sobie przy jakiejś budce czy coś takiego. Jest coś takiego, nie, chyba, czy nie bardzo? Wiesz tam, że ci skegi naleją po prostu do szklanki, czy szklanki, nie, no, do plastiku, nie. No. No, nie aha, kojarzę tego miejsca, ale chyba jest. Tak, jest. Jest, bo przy cennikach było piwo z kija, tak. No. Także jest. No to spoko, no to, a powiedz mi jeszcze w tym Lidlu, ceny są takie jak w Lidlach innych, normalnie tych zwykłych, czy z racji tego, że to jest na festiwalu, to wszystko jest w takim Lidlu na festiwalu droższe? Ja nie wiem, czy nawet nie tańsze. Aha, czy nie tańsze nawet, o. Nie wykosztowałem się jakoś bardzo. No w sumie, no kurde, no jakby było tańsze, no to taka prosta zasada ekonomii, no. Sprzedaż taniej, sprzedaż więcej i zarobisz więcej, nie? Także no...
No ale dobra, no na pewno nie zdrożej, no to już spoko, bo wiesz jak to jest, czasami to tak bywa, że przyjeżdża ktoś znany w jakieś miejsce, wystawia tam coś, tak jak na przykład kiedyś był jeszcze długo, długo, dawno temu, przed remontem stadionu tutaj śląskiego w Chorzowie, był mecz Polska-Portugalia, to był 2007 rok, no i tam oczywiście niby tak fajnie z inicjatywą dla kibiców, rozstawiła się telepizza, no ale sprzedawała dużo mniejsze porcje za dużo drożej, nie? Więc tak tym tokiem takim, że jak ktoś gdzieś się bonusowo w ramach reklamy, czy po prostu jakiejś tam współpracy wystawia, no to jest drożej, no ale tutaj widocznie no ta magia Polendroka też w jakimś tam stopniu jakoś tak działa, nie? A słuchaj, brałeś udział w tych spotkaniach na ASP? Byłem. A na którym? Z kim? To znaczy, może tak, może jeżeli pamiętasz, to na tym twoim pierwszym Woodstocku, kto tam był, bo może ja oglądałem te filmiki na YouTubie z te zapisy tych całych spotkań z ASP. Właściwie prawie wszystkie obejrzałem, no ale tak jestem ciekaw, czy widziałem to, co ty widziałeś na żywo. Może gdzieś tam by cię można było wypatrzyć. Byłem raz, generalnie dziewczyna mnie tam zaciągnęła. Osobiście tam nie chodzę. Po Aha, prostu. Na ASP nie chodzisz. Chodzę na ASP. No. Na jakieś tam, no tam eventy jakieś siedzą, ale do tego namiotu nie zaglądam, gdzie tam są te rozmowy. Aha, czyli generalnie, że już to słucham ich z tej samej górki ASP, że siedzę na tej górce i po prostu na ekran patrzę i tego słucham. Aha. A jak któraś z tych rozmów cię w ogóle tam zainteresowała? Czy pamiętasz, którąś wspominasz, może jakąś taką? Tak, wiesz? Pamiętam, tylko nie wiem, kto to był. A, okej, okay. Można i tak. No ja ten, ja, wiesz co, no, to ASP to jest moim zdaniem taki właśnie taki element tej imprezy, który działa bardzo na korzyść też festiwalu, no bo kiedyś, kiedy jeszcze tego ASP nie było, no to tam, no to było jak było, nie? A te osoby, ci ludzie, te nazwiska, to dużo takich ludzi, których ja bardzo osobiście cenię. Może nie są moimi idolami, bo ja tam w coś takiego się już wyrosłem z szukania sobie idoli, no ale tacy ludzie, z którymi tam ewentualnie jakoś, których tam jakoś podziwiam, kibicuję im i tak dalej, no to powiem ci, że bardzo mi się fajnie słuchało Marka Kondrada kilka lat temu, bardzo mi się fajnie słuchało Titusa z Acidów. Zresztą Titus to jest super gościu, nie? Ja bardzo szanuję za jego konsekwencje. No w tym roku przecież też chyba była Kasia Nosowska, którą też bardzo lubię. No i zresztą dużo by wymieniać, ale jedno co mi się bardzo podoba, że oni tam się nie zamykają, że wiesz, że tam powiedzmy potrafi poprowadzić spotkanie, załóżmy ktoś, kto jest w jakimś tam stopniu anty, religijny przykładowo, a następnego dnia na tym ASP zapraszają na przykład jakiegoś zakonnika albo księdza i on przyjedzie i pogada z tymi ludźmi. No, byłem i wszyscy zakonniku. Tak, i wszyscy, i najlepsze jest to, że ci ludzie tam siedzą i go słuchają i reagują na to, co on mówi, śmieją się, tam biją brawo, zadają pytania, więc kurczę, no ja pamiętam jak kiedyś na kazaniach, kurde, ksiądz Zambony krzyczał, że tam normalnie, no to diobeł i szaton, no siedzi na tym Woodstocku, nie? A tutaj widzisz, no, impreza jest otwarta na różne chociażby kultury, na różne chociażby religie, nie? Ta idea z tym mikrofonem, który tam jest i że można podejść i zadać jakiekolwiek pytanie, to jest mistrzostwo świata. Tak, no to właśnie, no jest interakcja, Gimiany. Jest interakcja i widzisz i no i nie wiem, właśnie takie ASP jest takim najlepszym przykładem, który powinien działać właśnie na plus. Chociażby właśnie z tego powodu, że kto by tam nie był, że tak powiem, no nie gwiazdą, ale no tą gwoździem tego programu o danej godzinie, w danym dniu, no to zawsze znajdzie się ktoś, zawsze znajdzie się dużo ludzi, którzy będą chcieli tutaj porozmawiać, nie? Z tą osobą. Trzymaj się lewej strony. Także no to też działa bardzo, bardzo na korzyść i bardzo mi się to podoba. I teraz nie wiem, czy ja nie minąłem jakiejś tanksztelli, kurde, na której miałem stanąć, bo tak sobie jadę, mapy teraz otworzyć nie mogę. A nie minąłem jeszcze, dobra, dojeżdżam dopiero. Ktoś tam za mną jedzie, widzę, ale to chyba nie ty.
Nie, ja stoję na tańczy. Nie, 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 jedzie jakiś taki jakby gabarycik. Znaczy nie gabarycik, ale laweta chyba z jakimiś tam samochodami czy coś takiego. Ja mu tutaj zwolnię, bo mam pas rozbiegowy, ok. Że mógł się ładnie tu wkomponować, dobra. Jest coś na tanksztyli. No i właśnie nie wiem, co jest z tym tabulatorem. Coś tutaj się posypało. Jesteś przy stacji, która nazywa się jak? Bo ja tu do jednej dojeżdżam. A to najwyżej Gasmer? Wyjadę. To ja najwyżej wyjadę. O tak, dobra. To ty jedziesz, no dobra. O. I znowu bym położył prawie zestaw. Dobra, widzę cię. No to teraz ty jedź przodem. Żeby tutaj nie było żadnego problemu. No i jak wchodziliśmy na serwer, to było tam chyba 200 tylko graczy. Mało osób dosyć. No ale tutaj jednak, no mija się tych ludzi, no. Na tym Simulation 2, mimo tego, że tak, no niby mało, no 200 osób, tam nie wiem na ile, 2,5 chyba tysiąca na tym serwerze może siedzieć, więc spoko. Pojechali. Ale jednak jesteśmy na tej ładniejszej części. A no racja, racja. Może popularniejsza. No tak, no tutaj, no tak, no najmłodsza mapa na razie, na ten moment, nie? Więc najlepiej no. Wykonana. I się tutaj jeździ fajnie. No, to trzeba przyznać. Także no, no jest dużo, na pewno też, słuchaj, na pewno też jest dużo jakichś takich inicjatyw, dużo jakichś takich opcji na tym Poland Rocku, o których ja nawet nie wiem, albo bo, o których tak się jakoś w internecie nie mówi. Nie wiem, jakieś kurcze warsztaty muzyczne. Jest dużo. No widzisz. Znaczy muzycznych może nie. No ale ogólnie jakieś artystyczne, tak? Coś takiego. To tego jest cała masa. Znaczy całe, w ogóle jest, całe ASP jest wystawione w namiotach. Mm-hmm. Bo ASP to nie jest tylko jeden ten duży namiot. No, no, no. No tak, Akademia Sztuk. Gościu chyba leży na środku, no gościu glebę zaliczył, hamuj. Dobra, ja jestem jakiś kawałek od ciebie, bo widzę, że tam pocisłeś. Dobra, widzę, no. Skąd ja to znam? Ale on na prostej drodze. Cię wyrżnął. O kurde, w poprzek leży. No. O, zniknął, dobra. Dobra, można jechać. No zdarza się niestety, no, no tak to tutaj jest. A może on miał zjechać i jakoś za zbyt agresywnie skręcił tutaj i się położył, no. No zdarza się. Wiadomo, jest też dużo takich graczy złośliwych, którzy zaraz by mieli już pożywkę. Screenshoty i na forum, żeby bana dostał facet na 3 dni, nie? Bez sensu. Zresztą zdarzają się różne wypadki, po prostu nie ma co przesadzać. No, także, no, generalnie to tak. Załóżmy, nie wiem, ty jeździsz zawsze na cały Woodstock, czy jeszcze też przyjeżdżasz wcześniej? Ja generalnie tak. Na pierwszy Woodstock, który pojechałem w drugi dzień Woodstocku, na jeden dzień. No. Na drugi mój Woodstock nie miałem totalnie pojęcia, jak, gdzie, z kim się rozłożyć. No. I tydzień przed Woodstockiem wpadłem na swojego starego przyjaciela i się pytał, czy jedzie na Woodstock i czy mogę się dołączyć. No i po prostu znalazłem sobie tydzień przed Woodstockiem po prostu miejscówkę. Mhm. Najlepszy mój Woodstock w tamtym roku, no po prostu Mistrzostwo Świata, cudo. A no. W tym roku zrobiłem swoją własną wioskę. O! Tak, miałem swoją własną wioskę. I było po prostu miło, przyjemnie i fajnie. Ale jechałem dużo wcześniej, bo w poniedziałek już byłem na Woodstocku. Na Poland Rocku to już. No to właściwie ty tam byłeś tydzień. Tak. No właśnie, bo... prawie, bo pojechałem w sobotę. Musiałem wracać wcześniej z przyczyn... Aha, no tak, tak. No. Innych po prostu. Jasne. No właśnie, dużo słyszałem takich głosów i czytałem takich głosów, że warto jest sobie przyjechać wcześniej. Bo po pierwsze miejsce, po drugie tam ta atmosfera takiego tego... prefestiwalu, przed festiwalem też jest magiczna, też ma tam swoje uroki. No, wiadomo, nie? Także dlatego właśnie pytam. O, tutaj mi kolega jakiś z samochodami na lawecie wyjechał. Pomiędzy nami jedzie jakiś gostek, wiesz, jakby coś. Więc ja jestem. Ja jestem tam trzecią kropeczką. No ja jadę przepisowo, to dlatego, wiesz? Mam 70, to jadę 70. Aha, okej. No.
Także luzik, ale spoko, on tutaj będzie jechał pomiędzy nami, wtrynił się jako na trzeciego do konwoju, więc ewentualnie trochę przyspieszę, o, żeby was tam dogonić. O, widzę, że on też tutaj raczej przepisowo, nikt tu przepisowo nie jedzie, a to co ja będę jechał przepisowo? Co mnie to? Dobra, także generalnie, no i słuchaj, no przyjeżdżasz na taki Woodstock praktycznie tydzień wcześniej. I nie nudzisz się tam? Nie. Jest co robić cały czas. Słuchaj, są ludzie, którzy przy głównej drodze, tam przy pawilonach, no, tam gdzie są sklepy, po prostu siadają sobie z czymś tam, nie wiem, na przykład mają jakieś bębenki, gitarę, iluzjoniści, masa różnych ludzi, którzy zawsze coś robią. No naprawdę jest na co popatrzeć, jest z kim porozmawiać. No, na tym tak się to opiera właśnie, z rozmowy, interakcja, nie? No to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która najczęściej jest wymieniana we wspomnieniach tych Woodstockowiczów, nazwijmy to. No, to przebywanie z ludźmi, nie? To rozmowy, to jak mówisz, ta pozytywna energia, że tutaj ktoś się uśmiecha, tutaj ktoś się przytuli, ktoś zagada po prostu, nie? No, czyli generalnie, no, wiesz, bo ktoś sobie pomyśli, kto nie zna tematu, że Jezu, siedzą tam tyle dni, co oni tam tyle robią, przecież te koncerty to raptem 2-3 dni jest, nie? A tu przyjeżdżają już w poniedziałek, rozkładają się i wiesz, nie? I jest co robić, no. Także, także super, no, super. Słuchaj, tak z tobą tutaj rozmawiam teraz, tak sobie tutaj gawędzimy i powiem ci, że no, kurde, no... No chciałbym tam być, nie? Naprawdę chciałbym tam być, spróbować tego klimatu, przynajmniej raz. Wiadomo, no, może być tak, że ja tam przyjadę i będę miał raptem zupełnie inne odczucia. I wiesz, jakoś tak nie pyknie klimat. Może tak być, ja tego nie wykluczam, no ale raczej myślę, że to jest dobre miejsce, dobra impreza. No i jakbyś tak podsumował generalnie? Wybierasz się w przyszłym roku na pewno, z tego co powiedziałeś. No tak, wybieram się, oczywiście. No i byś tak podsumowując właśnie cały ten nasz temat teraz tego Poland Rocka, tego festiwalu, wszystkim tym, którzy nie są przekonani, co byś im powiedział? Czekaj, sprostuję. Dla tych, którzy mówią totalne nie? Inaczej, poczekaj, ja to doprecyzuję, może ci będzie łatwiej odpowiedzieć. No. Jakbyś tak doprecyzował, znaczy ja doprecyzuję, co byś powiedział tym, którzy są nieprzekonani, ale nie są nastawieni tak, że nie, bo nie. Którzy myślą, żeby pojechali, ale nie są przekonani, bo tu słyszeli to, tamto, siamto, wiesz jak. To powiem tak, weź namiot, weź się spakuj. Jedź tam na jeden dzień. Na jeden. Jak ci się spodoba, zostajesz, bo masz rzeczy. Jak nie pakujesz się w poziom sporu, ten wyjeżdżasz. O. No w sumie dobre, dobre. Powiedziałem tak swojemu kuzynowi. Mhm. On mi dziękował, że ja go namówiłem na Woodstock. No. Bo on po prostu teraz już tylko czeka, odlicza dni. A nie chciał jechać. On mówi, że tam jest brud, smród i w ogóle... No tragedia. A teraz odlicza, żeby pojechać na kolejny festiwal. A powiedziałem mu tak samo, jedź na jeden dzień, zobacz. Zawsze możesz wrócić do domu. No, więc właśnie. Tak, dokładnie. No ja jestem tego samego zdania, zanim się człowiek wypowie na temat. Niech to spróbuje, nie? Bo tak jak mówię, bardzo dużo tych negatywnych opinii na temat Woodstocku, tych takich wręcz, które próbują obrzydzić innym ten festiwal, tę imprezę, to jest ze strony ludzi, którzy tam nigdy w życiu nie byli, a oglądają tylko jakieś, no nie oszukujmy się, propagandowe materiały, które mają koniecznie przedstawić festiwal, imprezę, ludzi przede wszystkim, którzy tam jeżdżą w negatywnym, w jak najgorszym świetle. No. W tym roku, słuchaj, ludzie sobie chodzą, szczęśliwi,
fajnie za rączkę bawią się, skaczą się, poprzebierani za coś, nie? Mhm. I stoi pewna stacja telewizyjna. No. Przed kupką śmieci. I filmuje tylko i wyłącznie tą kupkę śmieci. Jezu, co za żenada. Dookoła radość, zabawa, przyjaźń, miłość. Kupka śmieci ważniejsza. No tak, nie? Żeby pokazać po prostu, w jakim chlebie grzebią się świnie, nie? Za wszelką cenę po prostu. Oj, to jest właśnie, słuchaj, to jest właśnie tak zwane nasze dziennikarstwo współczesne, postępowe, opiniotwórcze, które z prawdziwym dziennikarstwem, z prawdziwą etyką dziennikarską nie ma nic, kompletnie nic wspólnego. Ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby zaraz mówić, żeby zaraz znowu popadać w drugą skrajność, że jedźcie na Woodstock. To, co tam jest, że tam jest złe, że tam są narkotyki, że tam jest alkohol, że to jest kłamstwo, że tam tego nie ma. No nie oszukujmy się, jest, ale... no, prosta sprawa, no prosty przykład, tak jak powiedziałeś, nie chcesz, nie bierzesz, bawisz się. Chcesz, no to znajdziesz. To jest dokładnie tak samo, nie wiem, ja mam w domu nóż i ja tym nożem mogę sobie pokroić kromkę i mogę tym nożem po prostu iść kogoś zabić. A to jest to samo dosłownie narzędzie. Nie zrobię tej rzeczy, nie zabiję nikogo, bo taki nie jestem, bo nie jestem mordercą. To służy do zupełnie czegoś innego. To może nie jest dobre porównanie teraz w kwestii tych narkotyków i tak dalej, i tak dalej. No bo to nie jest tak, że wezmę narkotyki nie żeby przyćpać, tylko żeby, nie wiem... Szerokości Sharpie. Ładnie wyglądało. Szerokości przyczepności, nie wiem czy mnie słychać, pozdrawiam. No i nie wiem, czy mnie było słychać w końcu, bo tutaj dzisiaj mi ten multiplayer działa po prostu jak chce. Ja było tutaj... cię słychać. Aha, no to dobrze, no to spoko. Bo mi przebiło też przez ten. No to spoko, dobra. No i co ja to mówiłem? Aha, no i no wiadomo, no nie róbmy też z ludzi jakichś bezmózgich debili. Że kurde, nie wiem, no nie pojadę, bo tam są narkotyki. No jak nie chcesz brać, no to nie weźmiesz. Nie będziesz nawet wiedział, skąd to dostać. Pojedziesz, bo nie umiesz się bawić inaczej niż, kurde, na jakimś speedzie, no to znajdziesz, nie? Wiesz, będziesz wiedział, gdzie tego szukać. No to jest taka, to jest dokładnie to samo, nie wiem, no, co mam, kiedyś będę miał dziecko i mam powiedzieć, i mam go nie wysłać do szkoły, bo w szkole jest dealer narkotyków. No to jest, no wiadomo, no. Jesteśmy ludźmi myślącymi, wiemy czego chcemy, wiemy czego nie chcemy i taka narracja właśnie, że nie, bo tam jest zło, bo tam biorą, bo tam ćpają i tak dalej, jest moim zdaniem kompletną głupotą, no bo, no nie wiem, na mojej ulicy w piwnicy gdzieś tam jest melina, no to co, no to mieszkańcy mojej ulicy są meliniarzami, bo jest melina tutaj na przykład jakaś, nawet jak nie korzystają z tego, nawet jak nie kupują tam powiedzmy jakiegoś F-16 czy innego czeskich procentów, po których się ślepnie, a jak się wnosi toast, to się mówi do zobaczenia, no. Także to jest właśnie to, że no kurde, ja czasami po prostu czytam, słucham i ja nie wiem, jak można prościej pewne rzeczy wytłumaczyć, no ale to najwidoczniej nie jest troska o dobro ludzi, te zniechęcanie do festiwalu, czy do festiwali też innych. To nie jest troska o dobro ludzi, tylko to jest jakaś gierka na jakąś koniunkturę, jakaś gierka polityczna, gierka propagandowa, no inaczej tego, innego sensu tutaj nie znajdę, no. To jest po prostu kompletna głupota. Jeżeli chodzi o muzykę chociażby, no to też słyszałem, że nie, bo tam metal, bo tam kurde szarpi druty, zamiatanie włosami ziemi, kurde młyn, co jeszcze, młyn pogo i tamte inne jakieś zabawy tłumów, powiedzmy, w cudzysłowie brutalne. A ja z tego co wiem, no to przecież na Woodstocku naprawdę jest bardzo duża różnorodność gatunkowa, jeśli chodzi o muzykę. Prawda? A, prawda. Bardzo. No. Także, no słuchajcie, no chociażby, nie wiem, Perturbator, Kwiat Jabłoni, zespół tak grający tak łagodną, spokojną muzykę, jak Kwiat Jabłoni, kiedy ja to zobaczyłem po raz pierwszy. Ja ten zespół poznałem na YouTubie właśnie z występ z tegorocznego Poland Rocka. Ja ich zobaczyłem. Wiotka, szczuplutka dziewczyna, chłopak po prostu taki w koszuli, jakoś tam uczesany,
I tak, taki duecik, jakiś tam jeszcze tam w tle perkusista siedział. No i tak mówię, kurde, co to jest, nie? Odpalam, patrzę, a tu taka spokojna muzyczka, facecik gra na mandolinie, a dziewczyna gra na pianinie. I to jest ich muzyka. I co słyszę? Słyszę, że kuźwa ta publika, te brudasy, ci, którzy się tam tarzają w błocie, ci, którzy się nie myją, ci, którzy, kurde, dokładają górki do tojtojków, stoi z rękami w górze i śpiewa razem z nimi. Śpiewa piosenki zespołu, którym ja pierwszy raz słyszę, a tu, kurde, cały tłum pod główną sceną zna tekst tych piosenek. No czy to nie jest niesamowite? To jest po prostu coś genialnego, moim zdaniem. Kwiat Jabłoni, zespół, który nazwę ma od diabola, co prawda, ale grają muzykę akustyczną, grają muzykę taką liryczną, spokojną bardzo. Nie wszystkim się taka muzyka spodoba, bo jest za spokojna, jest za taka momentami nawet melancholijna. I kurde, znaleźli się na Woodstocku. A kilka lat wcześniej taki bardzo specyficzny, charakterystyczny zespół pod tytułem Domowe Melodie. Goście, o, kurde. Domowe Melodie to złote jest. No, goście i kobitka na scenie w piżamach. Grają koncert. No, oni są, to znaczy oni się rozeszli. Albo zawiesili działalność, albo się rozeszli w tym momencie. No nie wiem, ale muzykę dalej na YouTube tak, można znaleźć. Oczywiście, można i polecam. Bardzo nietypowa, bardzo polecam, no bardzo nietypowa muzyka, bardzo alternatywna, ale bardzo, bardzo dobra. Też nie dla każdego. Jeszcze bardziej nie dla każdego niż Kwiat Jabłoni, ale coś kapitalnego. Co jeszcze? No kurde, no. Słuchajcie, nie wiem, czy w zeszłym roku, czy jeszcze wcześniej na Woodstocku była Arka Noego z Licą na gitarze. Arka Noego, no nikomu chyba Arki Noego przedstawiać nie trzeba, nie? To już są dzieci, kuźwa tych dzieci, które zakładały Arkę Noego ileś tam lat temu. I co? I tłumy pod sceną. Da się? Da się. I jakoś tam, kurde, nikt nie ma z tym problemu, że to jest festiwal, który ma jakąś tam sławę, powiedzmy, taką, a nie inną, nie? No. Także tak to tutaj wygląda. Ja chyba wyłączyłem sobie nazwy ników nad ciężarówkami. Jadę za tobą, bo nie widzę twojego niku. I teraz to było na F11 chyba. Ale jak ja nacisnę F11, to ja wyłączę nagrywanie, bo pod F11 mam włączenie nagrywania ustawione. Także no. Także no tak to wygląda. Przecież mnie będziesz prowadził. Nie, spoko, ja mogę jechać za tobą. Teraz już mogę jechać za tobą, nie ma problemu. Nie musisz się trzymać tam pociśniemy, ile fabryka dała, no i tyle. Ja generalnie w tym roku byłem na jeden z fajniejszych koncertów, na jakich w ogóle byłem. No, który? To było na mojej scenie. No. Nie wiem, czy znasz, zespół nazywa się Cirk Daily Glassów. O, i coś mi się obiło, ale raczej muzyki od nich nie słyszałem. Bardzo polecam, bardzo fajnie grają. Możesz mi potem ewentualnie wysłać mailem, jak to się dokładnie pisze, jak to się nazywa, ok? No dobra, żaden problem. Bo ja zapomnę, znając mnie, także... Generalnie facet, który tam śpiewał, miał niesamowity kontakt z publicznością. No. No. Naprawdę świetny kontakt miał z publicznością. Muzykę też całkiem fajną miał. Fajnie grali. I generalnie w pewnym momencie facet tak się na nas patrzy. I się pyta, co wy tu w ogóle robicie? Weźcie sobie stąd, idźcie. Wstydu sobie, przyznajemy, kiedy robicie, że na taki zespół jak my przychodzicie. Czyli taki wszyscy maksymalny po prostu dystans. Zaczęli zlać tam. No, dystans do siebie maksymalny. Tak. Ale no, słuchaj, świetni byli. No. Nie no, super. Niesamowity kontakt był z publicznością, no po prostu wow. Właśnie kontakt z publicznością to jest coś, co jest fajne na koncertach. Nie każdy artysta to ma. Przeważnie artyści ci bardziej znani zwłaszcza, chociaż nie wszyscy, ale najczęściej, oni przychodzą po prostu do pracy na koncert. Nie, oni zagrają swoje, ewentualnie na odczepnego 2-3 bisy i dziękujemy, do widzenia. No ale są zespoły, które na koncertach wręcz robią robotę właśnie kontaktem z publicznością. Odstawiają jakieś tam, nie wiem, no interakcja. Czasami jest śmiesznie, czasami mniej, no ale zazwyczaj już artysta wie,
Albo jeżeli nawet nie wie, no to ma czasami wyczucie, nie? Że w jaki sposób ten kontakt z publicznością nawiązać. No bo wiadomo, starzy artyści, którzy cenią sobie kontakt z publiką, no to już wiedzą, jaka ta publika na ich koncertach bywa, no bo już tych koncertów ileś tam zagrali, nie? No ale są też artyści, no, którzy po prostu mają albo różną publikę, no albo nie mają jakoś tam usystematyzowanej, stałej publiki. No i umieć wyczuć też publiczność, tak żeby im się to podobało, żeby oni się dobrze bawili i tak to odpowiednio właśnie zaanimować, zrobić odpowiednią interakcję, no to też jest coś ważnego, to też jest sztuka. I to jest super, to jest właśnie taki drugi żywioł na koncertach, jak jest interakcja z publiką. To jest rewelacja, czy jak tam publika sobie śpiewa, jak artysta podaje nawet mikrofon na publiczność czasami i jest tak zwane karaoke na żywo, no to widziałem już takie akcje. A to jest niesamowite, to jest niesamowite, stać w tym tłumie, wokalista wyciąga mikrofon do przodu i cały tłum śpiewa. Niesamowite przeżycie. No oczywiście. Niesamowite, polecam, świetnie. No, to jest właśnie ten urok na koncertach. Tak. Ja też widziałem takie akcje na paru koncertach, których byłem nawet nie na otwartym terenie, bo to były na przykład koncerty w jakichś salach, domach kultury, teatrach, operach, no po prostu tam, gdzie jest scena i gdzie się siedzi na koncercie, niekoniecznie stoi. No i to niczemu nie przeszkadzało, żeby wokalista czy tam lider, powiedzmy, zespołu zszedł na dół, podał mikrofon, ewentualnie zaprosił kogoś nawet na scenę. No bywały przeróżne. I to się zawsze, za każdym razem publiczności podobało. Nigdy nie widziałem czegoś takiego, żeby publiczność nie była zadowolona z interakcji z twórcą, z artystą, nie? To jest po prostu coś, co jest bardzo ważne i często niektórzy artyści o tym albo, nie wiem, nie mają dystansu czy coś, czy po prostu rzeczywiście chcą tylko odbębnić koncert jako zlecenie, pracę i heja do samochodu i następny, czy co, ale no są koncerty, gdzie faktycznie artysta ma kontakt. I tutaj z takich świeżynek, którzy teraz koncertują, no może nie świeżynek już, ale z takich artystów, którzy na dzisiejsze czasy koncertują i nie są jakoś mega długo na rynku, no to jest Cortez chociażby, który też doskonale ma kontakt z publiką. Ponadto po koncercie z herbatką wychodzi zawsze do ludzi. Kto tam chce pogadać, to pogada. Kto chce autograf, dostanie. Kto chce selfie, to sobie zrobi z nim. Nie ma najmniejszego problemu. I dla takich artystów kontakt z publicznością jest nieograniczony. Po koncercie, kiedy ile po prostu, no dopóki ludzie będą, no to oni tam w tym holu, powiedzmy, przed salą, do nich wyjdą i tam zostaną, nie? Aż po prostu ostatni tam człowiek się gdzieś nie rozejdzie. To się dalej odbywa i to widać po prostu, że bardziej żyją może nawet integracją z publiką tacy muzycy niż tak muzyką, nie? Że oni właśnie aż, że ich praca nie tylko polega na sprzedawaniu tej muzyki na koncertach na żywo, ale też właśnie na tym, żeby nawiązywać więź z fanami, nie? Żeby tych fanów jakoś tak zatrzymać przy sobie dobrymi relacjami, jakimś tam słowem, powiedzmy, nie? Bo dużo z artystów, którzy nie mają kontaktu wcale też poza sceną, na przykład, wiesz, mamy teraz internet, mamy social media, mamy naprawdę kontakty, drogi kontaktów tak rozwinięte, że wręcz tutaj, no, nie ma granic, nie? No, ale na przykład fanpage jest pisany przez menadżera, artysta nawet nie wie, że ma fanpage. Kanał na YouTubie jest tworzony przez jakiś tam też PR-owców odpowiedzialnych za wizerunek. No tak to niestety jest. Na tym też polega show business. No ale tak jak mówisz, są takie perełki, które robią te klimaty na koncertach. No robią ten klimat, nie? Że to nie jest tylko matematyka, wyliczona setlista i heja dalej, ale też no są spontaniczni, żyją z tą publiką blisko i świetnie się razem z publicznością bawią. To jest naprawdę niesamowite. Także, i to był twój ulubiony koncert, tak? Jeden z najfajniejszych, na jakich byłem. A z dużej sceny, jaki koncert najlepiej wspominasz z tego roku? Z tego roku? No jeżeli byłeś, bo może nie byłeś, nie słuchałeś żadnego koncertu, bo to też jest w sumie możliwe. Byłem. Może tam bardziej tak z tym, nie wiem, tam... W sumie tylko jedyne co,
Musiałem wrócić wcześniej, więc nie byłem na koncercie, na których najbardziej chciałem być. Mhm. Co na czym bardzo ubolewam. A z tych, co były, to Lordi tylko chyba w sumie. Aha. Ale tylko dla jednego kawałka, żeby zobaczyć, jak wyglądają na żywo, po prostu tak. No. Ucharakteryzowani. W sumie tyle z tych. Na no małej scenie jest fajnie, bo czasem naprawdę świetne zespoły tam grają. No tak, bo wiesz co, no bo to jest taka zasada, że na małej scenie no to grają zespoły, którzy no czasami właśnie to, że ten zespół jest na małej scenie, czyli w domyśle jest to zespół może, który nie ma dużego doświadczenia scenicznego i nie gra jakoś mega zawodowo, nie? Czasami no to aż po prostu widać, że im się chce po prostu, mają inne podejście do tego, nie? I przez to jest taki swojski klimat, taki wiesz, przez to, że tam jest mniejsza ta scena, jest zupełnie inny klimat, jest swojsko, nie? Jest tak, kurczę, wszyscy są blisko. Tak. No, a nawet czasami na dużej scenie zespół, który jest fajny i ma kontakt z publiką, no to jednak to jest duża scena, to jakiś siłą rzeczy jakiś taki dystans czasami się tworzy, nie? Między tym. No, i na takich mniejszych scenach, no to można naprawdę, tak jak mówisz, kupę dobrej muzyki odkryć, nie? No bo na dużej scenie, no to już raczej grają tacy odkryci, że tak powiem. Chociaż też nie każdego znałem, bo na przykład nie znałem, nigdy wcześniej nie słyszałem o czymś takim jak Gogol Bordello, nie? A całkiem Ha, fajna fajni są, muzyka. śmieszni. Zarąbiści są. No, był niedawno retransmisja na YouTubie właśnie tego koncertu, sobie go przeglądałem. No, rewelka, po prostu rewelka. Grają bez kompleksów, bardzo skocznie. Tak faktycznie do zabawy, no taka fajna muzyka festiwalowa, nie? Dokładnie No, tak. super, super sprawa, no. No słuchaj, ja tu mam do celu jeszcze niby 5,5 godziny, ale mój prywatny czas się powolutku kończy, więc będziemy szukać powoli jakiegoś parkingu, godzinka, półtorej, no i kiedy to zleciało, ty mi powiedz. Kiedy ten czas Szybko. zleciał, to jest po Szybko. prostu... Tak, to jest po prostu Skręć w prawo, aż niemożliwe. następnie jedź dalej Ja tak wiesz, prosto. potem czasami myślę, że ewentualnie jakieś takie pogaduchy to robić na streamach. Tylko że na streamach to znowu jest tak, że tutaj człowiek czyta czat, Jedź odpowiada na prosto. pytania z czatu, na komentarze z czatu. Tu jeszcze, jeżeli jest gość, no to też dobrze byłoby Skręć w pogadać z prawo. gościem. I to potem wychodzi tak, że gość jest, albo gość jest troszeczkę zaniedbany i siedzi cicho, bo tutaj ja powiedzmy odpowiadam na czacie. Albo czat pisze, że czytaj czat, bo nie czytasz czatu, nie? Więc no, nie ma jak za bardzo inaczej niż taki odcinek. No ale tutaj znowu ja mam właśnie czas ograniczony na ten moment. Niedługo idę na nocną zmianę, więc też mam tutaj trochę rzeczy do ogarnięcia, więc no, może gdyby nie ta wywrotka, to byśmy dojechali tam na tą Finlandię, kurczę, no ale. No to tu zaraz jest port, w porcie możemy zakończyć. No, to tak akurat w porcie, ja tam sobie ewentualnie. No to jest ładunek z Wotra, więc no najwyżej trudno, najwyżej przepadnie, trudno się mówi. Zresztą ja tu podejrzewam, będę się na promocję logował, więc i tak mnie wyrzuci z powrotem do Katowic, bo tylko w Katowicach mam garaż, Ludzie, zjedź więc prosto raczej tak to teraz. będzie. No, także bardzo się cieszę, Tomku, że tutaj mogliśmy pogadać na temat Polendroka, że mogłem pogadać z osobą, która była i to nie raz, a no 3 razy. To już jest całkiem fajnie i wszystko zanosi się na to, że będzie tam po raz kolejny. Ja mam nadzieję, że uda mi się po prostu tam zajechać z Iwonką w przyszłym roku, bo tak oboje właśnie stwierdziliśmy i od tego się zaczęła taka moja rozkmina na temat tego festiwalu, że kurde, bo ja nie ukrywam, miałem kiedyś też takie patrzenie jak mają ci wszyscy, że tak powiem, nieżyczliwi. Miałem kiedyś taki pogląd na temat Polendroka właśnie, że a to tutaj tak jest i tak, a to tak i siak, że to tak to nie wygląda, potem, że niby fajnie, a potem, że niby, ale nie wiadomo. No ale tak właśnie, po tym jak weszło to ASP, tam nie wiem, 10 czy 11 lat temu i potem zaczęli się pojawiać ci fajni goście na tym ASP, Trzymaj się prawej poziom strony, a koncertu. następnie Ja pytałem skręć w właśnie o prawo. nagłośnienie, bo na YouTubie to wszystko fajnie na tych koncertach słychać. Wiadomo, że oni tam mają jakąś Skręć w sumę z prawo. tych wzmacniaczy puszczoną na tych nagraniach, ale to słychać dobrze, nie? I dlatego właśnie pytałem, jak to słychać jest tam, jak się jest pod tą sceną, czy tam gdzieś nawet dalej, nie? No ale tu mówisz, że zresztą to wygląda naprawdę na zarąbiście nagłośniony festiwal.
mimo tego, że jest, mimo tego, że jest za darmo, wstęp w sensie jest darmowy. No i powiem ci, że tak kurde nakręciłeś mnie troszeczkę jeszcze bardziej, tutaj narobiłeś smaka. Wiesz co ci jeszcze powiem? No. Mówisz, że chciałbyś pojechać chociaż tam raz. No chociaż raz, no. Jak ty tam pojedziesz... To nie wrócę. Tak, ale byś wiedział, po prostu wrócisz do domu. No. Będziesz płakał ze szczęścia, że wszedłeś do swojej toalety, takiej pięknej, cudownej, pachnącej. A, no tak. Pójdziesz spać we własnym cudownym łóżeczku mięciutkim. Staniesz rano. No. Zejdziesz na dół, zrobić sobie śniadanie i będzie ci smutno, będzie ci czegoś brakowało. No, czyli będzie tak, że niby, a no, w końcu czysta pościel, pachnąca, pachnące tam, no nie wiem, no pachnąca pościel świeża, czysta toaletka i tak dalej, no ale jednak następnego dnia mówisz, dojdę do wniosku, gdzie ja tu pojechałem? Dojdę do wniosku, że, nie, chyba dobrze jadę, okej, okay. Dojdę do wniosku, że no jednak pachnąca pościel, To nie wszystko, o co w życiu chodzi. Nie, to będzie tak... Będzie ci brakowało tych ludzi, tej atmosfery, no. Tego wszystkiego. No, coś nie do opisania po prostu, no. Będziesz po prostu już tylko sobie myślał, kurczę, jeszcze rok, trzeba czekać. No tyle ja jeszcze czasu. Mam taką nadzieję, ja na to liczę. Jestem raczej pewny, że jeżeli uda mi się oczywiście pojechać, to... No, że tak będzie, no, bo nie może być inaczej po prostu i tyle. Dobra, ja tutaj już też wjechałem na port w Tallinie. No i słuchajcie, kochani, będziemy kończyć ten mój historyczny odcinek Gawęd z ETS-a Multiplayer, bo po raz pierwszy pojechałem tutaj w konwoju z gościem. Jeszcze sobie tutaj zrobimy miniaturkę, to znaczy ja zrobię miniaturkę, bo właściwie nie mam żadnych miniaturek obecnie na tę serię. Wszystkie były jakieś takie generyczne i nie wyglądały dobrze, dlatego ja tutaj póki jeszcze jesteśmy online zrobię tutaj, o proszę, tak ładnie słoneczko zachodzi, no super, rewelacja, będzie to bardzo ładnie wyglądać. Przez te promienie może nie widać tutaj imion na tych naszych tabliczkach, ale to nieważne, bo są gwiazdy. Jest spoko, dobra. O, może tak, w ten sposób skadrujemy, pyk i jest, dobra. Także bardzo się, jeszcze raz powtórzę, bardzo się cieszę, że udało nam się tutaj pogadać na temat właśnie, no widzisz, mogły być też inne tematy, no ale może za dużo pytań zadałem odnośnie Poland Rocka, może po prostu o tym się tyle mówi i warto o tym tyle mówić, że no tak wyszło. Jeszcze może będzie nieraz okazja tutaj obgadać też inne rzeczy. Nie widzę najmniejszego problemu. Dzięki ci, Tomek, za tutaj polecenie tej imprezy, tego magicznego festiwalu. Dzięki ci za odpowiedzi na moje pytania. Niektóre może takie trywialne, może niektóre ci się wydały dziwne, głupie, ale nie, ja po prostu chciałem... Racja. Ale wiesz, różnie to bywa. A ja chciałem po prostu skonfrontować plotki, pogłoski, relacje, wrażenia ludzi z internetu i tych pozytywnych, i tych negatywnych, po prostu z kimś, z kim mogę pogadać, a namacalnie, a był tam na miejscu i z pierwszej ręki może sprzedać mi takie info. Dlatego bardzo ci dziękuję za to spotkanie. To była przyjemność. Chcesz coś powiedzieć może na zakończenie jeszcze? Dzięki w ogóle, że się zgodziłeś zagrać w Eurotrucka ze mną. Nie ma najmniejszego problemu, słuchaj, no. I tutaj, widzowie, sytuacja może być podobna, jak ktoś nie ma farminga, a ma ukończone 15 lat, albo farminga ma na innej platformie i nie jest w stanie zagrać z nami tutaj, nie ma problemu. Kto chce, ten znajdzie drogę. Wystarczy napisać w mailu, tak jak to zrobił Tomek, że może zagrać w ATS-a, w ETS-a i w Madranera bodajże jeszcze tam proponowałeś. Także... Ja jestem otwarty, chętnie zawsze pogadam. Zresztą to są gawędy. Właściwie no, to był taki pierwszy prawdziwy odcinek gawęd, bo to wcześniej były monologi bardziej niż gawędy, także pogawędziliśmy sobie dzisiaj. Dzięki może wam... zapoczątkowałem coś nowego. A może. Kto wie. Kiedyś musi być ten pierwszy raz, jak to się mówi. Dokładnie. No. Dziękuję wam wielkie za uwagę, dziękuję również tobie, Tomek. I dzięki również. Do następnego, trzymajcie się wszyscy. Cześć. Pa, pa.